Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło, wręcz gorąco. Wszystkich Was serdecznie witam i bardzo proszę, abyśmy się przymierzyli i zajęli swoje miejsce. Tak. Z naszego dokumentu zapraszam. Witam w tym szczególnym dniu, nie dlatego, że jest to tylko Dzień Pański Sobota, ale dlatego, że jest to nabożeństwo Ducha Świętego. Nasze nabożeństwo chcieliśmy rozpocząć z pieśnią 262 Bóg Syna dał. Pieśń 262 Bóg Syna dał. Do pieśni możemy powstać. Pieśń 262. To teraz ty wiesz, Świętego Marka Pan Jezus powiedział: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Módlmy się razem z bratem Synonem. Panie, teraz kiedy zgromadziliśmy się na tej uroczystości, aby być świadkami zawarcia przymierza z Tobą przez te osoby, daj, abyśmy obserwując to wszystko, nie traktowali tylko tego jako coś, co się normalnie dzieje, ale jako coś wyjątkowego. Abyśmy, patrząc głęboko w nasze serca, również w naszą przeszłość, żebyśmy sobie przypomnieli te pierwsze momenty podjęcia decyzji pójścia za Tobą, momenty ślubowania, kiedy sami przeżywaliśmy ten chrzest, bo jest to wydarzenie, które powinno być żywe w naszej pamięci, powinno być żywym doświadczeniem z Bogiem. Prosimy Cię, bądź z nami teraz, kiedy będziemy jeszcze sięgnęli do Słowa Bożego, słuchali słów ślubowania i byli świadkami tego niezwykłego wydarzenia razem z aniołami. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Drodzy, spocznijcie. To był największy dzień w moim życiu, kiedy swoje życie powierzyłem Jezusowi Chrystusowi, przyjmując chrzest. I to jest niesamowite, że Pan Bóg dotyka serc i Jego miłość sprawia, że człowiek nie może pozostać taki sam. Dzisiaj wśród nas jest Ania, Grzegorz, Marcin, Krzysztof, również osoby, które pod wpływem miłości Jezusa Chrystusa nie mogły pozostać obojętne na Jego dobroć i na Jego miłość i odpowiedzieli na Jego wołanie, dlatego są wśród nas, a Słowo Boże mówi, że z nawrócenia jednego grzesznika, kto się cieszy? Całe niebo. Całe niebo. A dzisiaj mamy cztery osoby i drodzy, nie tylko całe niebo, ale również my się cieszymy. Wśród nas jest Daniela i Tomasz. Ich zapraszam serdecznie do wykonania pieśni ku chwale Pana. Danielu, Tomaszu, bardzo dziękuję Wam za tę pieśń. Płynie, płynie do gwiazd. Chrzest to jest niesamowite wydarzenie, które zaczyna się tutaj, a konsekwencje sięgają nieba. Czytałem kiedyś historię o Ngawirze. Była to kobieta mieszkanka Afryki, która udawała się na spotkanie z misjonarzem, który mówił o Bogu, Jego niesamowitej, wielkiej miłości. Ngawira, słuchając tego, jej serce się radowało. Któregoś razu wróciła ze spotkania z misjonarzem i powiedziała swojemu mężowi, że to, co słucha o Panu Bogu, jest niesamowite i ona, poruszona tą miłością, podzieliła się z mężem. Natomiast rozłoszony mąż powiedział, wyjął swój długi myśliwski nóż i powiedział: nie życzę sobie żadnej religii w moim domu, zrozumiałaś? Jeżeli tego nie zrozumiałaś, to cię po prostu zabije. Dotarło? Trochę się bała, walczyła z sobą, ale pomimo gruźb męża nadal spotykała się z misjonarzem, nadal studiowała Słowo Boże i kilka miesięcy później podjęła decyzję chrztu i poszła na spotkanie, przyjęła chrzest, wróciła do domu, zdjęła nóż ze ściany, uklękła przed mężem i podała mu. Rozłoszczony zapytał, przyjęłaś chrzest? Tak. Wziął od niej nóż. Przecież powiedziałam ci, że cię zabiję. Jesteś gotowa na śmierć? Tak, jestem. Mąż był tak zaskoczony, że chęć zabicia żony przeszła mu. Ale z historii wiemy, że bardzo często chrześcijanie płacili cenę życia za naśladowanie Jezusa Chrystusa. W związku z tym można postawić pytanie, czy naprawdę Chrystus jest tak istotny dla zbawienia? Czy warto dla Niego ryzykować życie? Czy Pan Bóg naprawdę domaga się chrztu? Czy jest to warunek zbawienia? W Słowie Bożym czytaliśmy, że mamy iść na cały świat, głosić Ewangelię wszystkim. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Chrzest poprzedza wiara. Ktoś, bo to bardzo wiele lat temu, prawie pół wieku temu, ktoś zadał pytanie moim rodzicom, rodzice za mnie odpowiedzieli i byłem ochrzczony czy pokropiony, ale to nie była moja decyzja. Moja decyzja była wiele, wiele lat później, kiedy zacząłem studiować Słowo Boże i powiedziałem Chrystusowi tak. Czytając Słowo Boże mamy jeden chrzest. W liście do Efezjan w rozdziale 5, rozdział 4, werset 5 czytamy słowa następujące. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Według Słowa Bożego jest tylko jeden Bóg, jest jedna wiara i jest jeden chrzest. Chrzest jest porównany do symbolu narodzin, do symbolu małżeństwa, a warunki chrztu to wiara. Żywa, czynna wiara, upamiętanie i owoce upamiętania. Kiedy myślę o wodzie, o osobach, które wchodzą do wody, zawsze kiedy jest uroczystość chrztu, osoby, które wchodzą do wody, coś za sobą zostawiają. W związku z tym również możemy dzisiaj, drodzy, postawić sobie pytanie, co zostawiam za tą wodą? Co zostawiam za wodą? Zastanówmy się, może ktoś jest po raz pierwszy na uroczystości Chrztu Świętego. Może, drodzy, wiele lat temu my również byliśmy zanurzani w wodach chrztu. Dlatego, drodzy, chcę, abyśmy sobie postawili pytanie. Jaki jest praktyczny efekt tego, co robimy? Jak to wpłynie na kolejne dni naszego życia? Czy wartość człowieka mierzy się tym, kim jest, co ma, co posiada? Czy możemy wziąć odpowiedzialność za cudze życie? Kiedy myślę, drodzy, o Izraelitach, którzy byli w niewoli egipskiej, Pan Bóg w sposób cudowny wyprowadził ich z niewoli. Czytamy, że wszyscy byli ochrzczeni w obłoku i w powietrzu i przeszli przez Morze Czerwone. Wyszli do ziemi obiecanej, potem z powodu niewiary ich ciała zostały na pustyni. Co zostawili Izraelici w Egipcie? Strach o własne życie, niewolę, jarzmo, prześladowanie, krwawych bogów i cudzą odpowiedzialność za życie. Pan Jezus również, drodzy, ponad 2000 lat temu stanął nad wodą chrztu, kiedy przyszedł do Jana Chrzciciela. Co zostawił? Zostawił nam przykład. To On nam powiedział, abyśmy szli, nauczali i chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I właśnie w czasie chrztu można było usłyszeć głos z nieba, kiedy Ojciec powiedział, to jest mój Syn umiłowany. Na tej planecie są tylko dwie grupy ludzi. Tylko dwie. Na tej planecie, zbuntowanej planecie, są sieroty i są dzieci. Nie pytam się o fizycznych rodziców, bo można mieć fizycznych rodziców, a jeżeli żyjesz według swoich zasad, według swoich wartości, to prawdopodobnie jesteś sierotą. Tak jak ja kiedyś byłem sierotą, chociaż fizycznie moi rodzice żyją do dzisiaj. Dopiero studiując Słowo Boże zrozumiałem, że kieruję się swoimi wartościami, swoimi drogami i swoim ja, i swoim ego. Dopiero kiedy poznałem miłość Jezusa Chrystusa, to sprawiło, że nie chciałem dalej być sierotą. Nie chciałem żyć według swoich wartości, ale to Jego miłość nie pozostawiła mi wyboru, tak jak Boża miłość nie dała możliwości wyboru, może jeszcze inaczej. Tak jak miłość Chrystusa sprawiła, że Krzysztof, Marcin, Grzegorz i Ania podjęli decyzję dla Niego i dlatego są wśród nas. Kiedy myślę, drodzy, o pierwszych chrześcijanach, co chrześcijanie zostawiali przy wodzie chrztu? Kiedy zbliżał się krzyż Pana Jezusa, to zwolenników, fanów, wyznawców naprawdę ubywało. Kiedy zbliżał się krzyż, z ogromnego grona naśladowców tylko niewielka grupka została. Co zostawiali pierwsi chrześcijanie? Niemoralność, tolerancję wobec codzienności. Byli uważani za szaleńców. Kiedy przyjmowali Chrystusa, własne rodziny ich się wyrzekały, często bez prawa pochówku wspólnej ziemi. Stawali się pośmiewiskiem, stawali się dziwowiskiem, ale z drugiej strony mieli pokój, którego świat zrozumieć nie może. Pokój i bezpieczeństwo, jakie tylko może dać nam Jezus Chrystus. Mamy do wyboru i każdy musi ten wybór podjąć. Są tylko dwie możliwości. Jeżeli ktoś poznaje Ewangelię, to potem pozostały tylko dwie możliwości. Albo to, co dowiedziałem się z tej księgi, przyjąć i iść za słowami tej księgi i mieć pokój z Bogiem, ale niestety często wojnę z ludźmi, albo zapomnieć, zostawić to, co się dowiedziałem o Bożej miłości, o Bożej woli dla mojego życia i mieć z ludźmi pokój, ale w sercu niepokój, bunt i wojna. Tylko dwie możliwości. Pokój z Bogiem albo wojna. Może jesteś na tym miejscu po raz pierwszy na uroczystości Chrztu Świętego. A co jest w Twoim życiu? Czy w Twoim życiu masz pokój, że żyjesz zgodnie z wolą Bożą, że Jego miłość dotyka Cię? Albo może bardzo dużo wiesz o Ewangelii. Może bardzo dużo słyszałeś, słyszałaś i wiesz o Bożych wymaganiach, o Bożej dobroci, ale mimo to żyjesz po swojemu. Przyjmując Jezusa Chrystusa, mamy tego konsekwencje. Pismo Święte, drodzy, jest takim prezentem. Pół tego prezentu mówi, jak Stary Testament, Pan Bóg mówi, wybaczam Ci, ale z drugiej strony wybaczaj innym. Więc od dnia dzisiejszego, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, biorę nie tylko wybaczenie Jezusa Chrystusa, ale również przyjmuję Jego polecenie, aby wybaczać innym ludziom. Pan Jezus wybaczył, więc od dzisiaj również ja zawsze wybaczam. On dał mi przykład, On wybaczył mi wszystkie moje winy, wszystkie moje grzechy. Kiedy apostoł Paweł z tej radości, kiedy został ze zbuntowanej sieroty, która zabijała innych chrześcijan, gorliwym naśladowcą Pana Jezusa, powiedział o sobie tak. W liście do Galacjan, rozdział 2, werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Paweł mówi, ja nadal żyję, jestem ograniczony ciałem, ale nie kieruję się swoim ego, nie kieruję się swoją wolą, żyję już dla Chrystusa, ponieważ On jest moim największym autorytetem, On jest moim przyjacielem i żyje tak, aby się Jemu podobać, aby Jego chwalić. Dlatego ważną rzeczą jest, kiedy wchodzimy do wody chrztu, zostawić te rzeczy, które mieli wierzący w Egipcie. Egipt zostanie za wodą, stare życie zostanie za wodą i chrzest jest taką publiczną deklaracją, że od dnia dzisiejszego, od dnia chrztu nie żyję już dla siebie, nie żyję już dla diabła, ale żyję dla Boga. Pan Bóg mnie adoptuje jako swoje dziecko, jako swoją córkę, jako swojego syna i jestem Jego dzieckiem. To po pierwsze. Jestem zaślubiony z Nim. Ale po drugie, Pan Bóg daje nas do rodziny zborowej, do rodziny kościelnej i zyskuje nowe rodzeństwo, zyskuje nowych braci, zyskuje nowe siostry. Fizycznie mam młodszą siostrę i starszego brata. Kocham ich, są moim rodzeństwem. Natomiast jestem tego pewien, że z większością Was mam więcej wspólnych tematów niż z biologicznym moim rodzeństwem. Co znalazłem po drugiej stronie brzegu? Jeżeli jesteście ciekawi, drodzy, co znalazłem, co znalazłam, to myślę, że z tym pytaniem dobrze się zwrócić do Ani, Grzegorza, Marcina i Krzysztofa, co oni znaleźli po drugiej stronie wody. Pan Jezus zmartwychwstał, jego grób jest pusty. I pytanie w związku z tym, czy nadal mogę żyć tak jak żyję w cieniu jego pustego grobu? Czy nadal mogę żyć, czy ty nadal możesz żyć tak jak żyjesz, wiedząc o Bożej dobroci, o Bożej miłości? Tak jak chrzest w czasach Jana Chrzciciela przygotował ludzi na przyjście Jezusa, tak chrzest w wodzie i Duchu Świętym sprawia, że jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. To Duch Święty dotyka naszych serc, zostajemy adoptowani, zostajemy Jego dziećmi i podążamy za Nim. Sam chrzest nie czyni, drodzy, cudów, ale to wiara, która jest czynna w miłości. Pewien znany kaznodzieja powiedział tak: siedzenie w kościele nie zrobi z ciebie chrześcijanina. Tak jak siedzenie w kurniku nie zrobi z ciebie kurczaka, a siedzenie w garażu nie zrobi z ciebie auta. Prawda czy fałsz? Prawda. Prawda. Sam fakt dochodzenia do kościoła nie sprawia, że jestem automatycznie chrześcijaninem. Miliony ludzi to robi i co? I nic z tego nie wynika. Natomiast prawdziwy chrzest i wiara czynna w miłości sprawia, że chrzest jest Bożą wolą. Chrzest poświadcza na zewnątrz to, co się dokonało w naszym umyśle i w naszym sercu. Chrzest potwierdza to na zewnątrz, co stało się w naszym życiu, w naszym sercu. I mamy tu dzisiaj osoby, które podjęły taką decyzję, aby naśladować Jezusa Chrystusa. Kiedy legiony rzymskie wkraczały do Brytanii, żołnierze otrzymali rozkaz spalenia swoich łodzi, na których dotarli do wyspy. Jeden z żołnierzy zapytał: ale zaraz, dowódco, kapitanie, jak wrócimy? Na to padła krótka odpowiedź: chodzi o to, że odwrotu nie będzie. Nie ma odwrotu. Zostajemy Bożymi dziećmi, przychodzimy, zostawiamy drużynę diabła, Lucyfera, zostajemy żołnierzami Jezusa Chrystusa, Jemu służymy i od tej chwili, drodzy, nie ma odwrotu. Kiedy wchodzimy do wody, jesteśmy zobowiązani nie wracać do starego życia, ponieważ Pan Jezus adoptuje mnie jako dziecko Boże i nie jestem już dzisiaj sierotą. Jestem dzieckiem Bożym, a to jest ogromny przywilej. Być dzieckiem, być synem, być córką Króla Wszechświata. Nie być już dłużej sierotą, ale być adoptowanym przez samego Pana Boga. I każda uroczystość chrztu jest taką niesamowitą refleksją, aby zadać sobie pytanie, jak wygląda dzisiaj moja wierność Bogu? Jak wygląda moje ślubowanie? Albo może, drodzy, to jest apel dla osób, które nigdy w życiu nie podjęły tej decyzji. Może jesteś po raz pierwszy na tym miejscu i Pan Bóg poprzez Ducha Świętego przemawia do ciebie. I bardzo dobrze. Chwała niech będzie Bogu za to, że On nadal dotyka ludzkich serc i nadal są osoby, które pod wpływem Jego dobroci, Jego miłości mówią Mu tak. Jeden z najpiękniejszych wersetów w Piśmie Świętym, który dotyka mojego serca, pochodzi z listu do Rzymian. Apostoł Paweł napisał tak: bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy czynią takie rzeczy. Czy sądzisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy takie rzeczy czynią, a ty sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? I to jest ta perełka. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że to dobroć Boża prowadzi cię do upamiętania. Proroctwa są bardzo ważne, zasady zdrowia są bardzo istotne, życie moralne jest niezbędne, ale to, że Bóg jest dobry, sprawia, że nadal nie mogę żyć dla siebie tak, jak żyłem. To, że Pan Bóg jest dobry, sprawia, że chcę się Jemu podobać, chcę Jego kochać i chcę Go naśladować. W zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i nieszczęściu. Chcę Go naśladować do czasu, aż moje serce bije, albo do czasu, kiedy Go ujrzymy na obłokach. Niech Duch Święty dotyka naszych serc i błogosławi te osoby, które podjęły decyzję, i nas wszystkich. Amen. 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 Drodzy, teraz serdecznie zapraszam na to miejsce ponownie Danielę, podobnie Tomasza, do kolejnej pieśni. wierzysz w miłość, choć mówisz, że nie ma niej, wierzyć chcesz, że jest. Wiem, że kochasz to, choć serce po sercu kupisz to. Wiem, że chcesz to mieć. Jak umieram, widzisz, jak zmieniam się, z całych sił trzeba chcieć. W miłość wierzysz w to, choć serce po sercu kupisz to. Wierzyć chcesz, że jest. Nie mów, że niczego nie zmienisz. Przypamiętasz, obudź się i chodź. Skończyła się już noc. I wierzę, że Amen. Amen. Słowo Boże mówi, że w domu Ojca jest wiele mieszkań, jest miejsce dla Ciebie i dla mnie. Kiedy, drodzy, mamy uroczystość zaślubin, ślubu, to nieodzownym elementem uroczystości zaślubin jest ślubowanie. W Słowie Bożym czytamy: staczaj dobry bój wiary, napisał apostoł Paweł. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Paweł napisał: nakazuję Ci przed obliczem Boga, który ożywia wszystko, przed obliczem Jezusa Chrystusa, który przed Piłatem złożył dobre wyznanie wiary. Apostoł Paweł też pisze w liście do Rzymian następujące słowa w 10 rozdziale. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Dwie rzeczy. Uwierzyć w sercu i ustami to wyznać. Tak jak, drodzy, może pamiętacie swój ślub. Zanim ona została Twoją żoną, a Ty jej mężem, to padło sakramentalne tak. I dzisiaj, drodzy, również chcemy usłyszeć wyznanie wiary i to tak, wierzę. Dlatego do przeprowadzenia tej części ślubowania, wyznania wiary zapraszam starszych zboru, oczywiście naszych katechumenów. Bardzo zapraszam Was tutaj. i zapraszam starszych zboru brata Piotra Pilarczyka, Michała Sędzika, starszych zborów z Nowej Huty i z Lubelskiej. Wyznanie wiary, Słowo Boże. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tekst ślubowania. Czy wierzysz w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedność trzech wiecznie współistniejących osób? Wierzę. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu. Czy przyjmujesz śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie jako pojednawczą ofiarę za Twoje grzechy i wierzysz, że dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jego przelaną krew jesteś zbawiona, jesteś zbawiony od grzechu i kary za niego? Tak, tak. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie głośno, wszyscy prawego serca. Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swego Pana i osobistego Zbawiciela i wierzysz, że Bóg w Chrystusie przebaczył Twoje grzechy i dał Ci nowe serce? I czy wyrzekasz się podążania grzesznymi drogami tego świata? Tak. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Czy akceptujesz przez wiarę sprawiedliwość Chrystusa, Twojego pośrednika w świątyni niebiańskiej? I czy przyjmujesz Jego obietnicę ofiarowania Ci, Jego przekształcającej łaski i mocy, niezbędnej do prowadzenia skoncentrowanego na Chrystusie i pełnego miłości życia zarówno w domu, jak i przed całym światem? Tak. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Czy wierzysz, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, jedyną regułą wiary i postępowania dla chrześcijanina? Czy ślubujesz regularnie spędzać czas na modlitwie i studiowaniu Biblii? Tak. A on mu rzekł: czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Czy uznajesz 10 przykazań za wyraz charakteru Bożego i objawienie Jego woli? Czy Twoim celem jest w mocy żyjącego w Tobie Chrystusa przestrzeganie tego prawa, a w nim przykazania 4, które wymaga święcenia 7 dnia tygodnia jako Pańskiej Soboty i pamiątki aktu stworzenia? Tak. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Czy oczekujesz rychłego powrotu Jezusa i wypełnienia błogosławionej nadziei, gdy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelne? Czy przygotowując się na spotkanie Pana, będziesz świadczyć o Jego miłości i zbawieniu, wykorzystując swoje talenty w pracy na rzecz pozyskania innych, aby mogli być przygotowani na Jego chwalebne przybycie na ziemię? Tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtórę proroków, po trzeci nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawienia, niesienia pomocy, kierowania, przemawiania w rozmaitych językach. Czy wyznajesz biblijną naukę o darach Ducha Świętego? I czy wierzysz, że dar proroctwa w Kościele Ostatków jest jedynym z jego znaków wyróżniających. Tak, tak, tak. Wszelka dziesięcina z plodów ziemi, czy to z plodów rolnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Czy uznajesz organizację Kościoła i czy pragniesz wielbić Boga przez oddawanie dziesięcin, jak również wspierać Kościół darami, aby swoim osobistym wkładem przyczyniać się do jego rozwoju? Tak, tak. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do samych siebie? Czy wierzysz, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i czy będziesz oddawał chwałę Bogu, prowadząc zdrowy tryb życia, wstrzymując się od wszelkiego, co szkodliwe, a mianowicie od pokarmów nieczystych, od używania, produkowania i sprzedaży napojów alkoholowych, używania, produkowania i sprzedaży tytoniu w różnych postaciach, a także od niewłaściwego używania narkotyków i innych środków odurzających lub handlowania nimi. Tak. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Czy znasz i rozumiesz podstawowe zasady Pisma Świętego, nauczane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Czy pragniesz, dzięki łasce Bożej, wypełnić wolę Bożą, żyjąc zgodnie z tymi zasadami? Tak. Kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy uznajesz nowotestamentową naukę o chrzcie przez zanurzenie i czy pragniesz być tak ochrzczony, uważając chrzest za zewnętrzny wyraz twojej wiary w Chrystusa i przebaczania twoich grzechów przez Boga? Tak. Tak. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Czy wierzysz, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem ostatnim według proroctwa biblijnego i że to do jego społeczności zapraszani są i przyjmowani ludzie spośród wszystkich narodów, ras i języków? Czy pragniesz przyłączyć się do grona wiernych zboru będącego cząstką Kościoła na całym świecie? Tak, tak. Co na to odpowie zbór? Amen. Amen. Drodzy, słyszeliśmy te przepiękne wyznanie wiary, głośno Bogu tak, dlatego w tej chwili my uklękniemy z katechumenami, ze starszymi zboru, a zgromadzenie proszę o powstanie. Drogi nasz kochany Ojcze w niebie, przechodzimy w tej chwili do Ciebie, aby dziękować Ci, Panie, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za te osoby, Panie, które Tobie powierzyły swoje serca, swoje życie. Drogi Panie, prosimy Cię o Twoją obietnicę, abyś wypełnił ją na Grzegorzu, Ani, Marcinie, Krzysztofie. Ty, drogi Panie, obiecałeś chrzest Ducha Świętego, dlatego, Panie, prosimy Cię, aby oni żyli w Twojej mocy, aby, Panie, w Twojej sile żyli każdego dnia. Dlatego prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, o Twoje kierownictwo, abyś ich, Panie, drogi Panie, adoptował, błogosławił i aby każdy dzień żyli, drogi Panie, z Tobą w Twojej mocy i w Twoim duchu. Prosimy o to w drogim imieniu Jezus. Amen. 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 Powstańmy. Osoby, które są po raz pierwszy, mogą podejść bliżej. To, drodzy, szczególna chwila, bo całe niebo się cieszy, bo to, co się tutaj zaczyna, kończy się, drodzy, w niebie. Czasami życie bywa tak, że mamy pewne plany, mamy pewne pragnienia, czasami one są przekładane. Było tak wielkie pragnienie, aby być zanurzoną razem z Oskarem. Chcielibyście Oskara? Nie powiem wam więcej, to już pytajcie się Ani, ale było takie wielkie pragnienie, aby być ochrzczonym razem z Oskarem. Myślę, że kiedyś przyjdzie czas, drodzy, na błogosławieństwo chrzestna Oskara. Ale drodzy, to jest ta chwila i ten moment. Droga siostro Aniu, na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa i na wyznanie Twojej wiary chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! Amen, Amen siostro! Amen. Drogi bracie Grzegorzu, ja się cieszę, całe niebo się cieszy. Jedną z największych oznak to, że Pan Bóg jest w naszych sercach, to jest, drodzy, coś, czego się nie da podrobić. To jest pokora. Jeżeli jesteś Bożym człowiekiem, to w Twoim sercu musi być pokora. Tego się nie da podrobić, tego się nie da wytworzyć, to po prostu jest. Dlatego, drogi bracie Grzegorzu, cieszę się, że Pan Bóg jest Bogiem nowych początków, z Nim zawsze możemy zacząć na nowo. Dlatego, drogi bracie Grzegorzu, na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa i na wyznanie Twojej wiary chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! Niech Pan Bóg Ci błogosławia, byś był mądrym mężem, mądrym ojcem i Bożym przywódcą domu. Drogi bracie Marcinie, kiedy patrzę na Ciebie, to tak troszeczkę odnajduję siebie. Kiedy byłem młodym człowiekiem, trochę młodszym, fascynowały mnie sztuki walki, aby być silnym, aby być prężnym, aby być po prostu twardym. I tak, drodzy, kiedy chcielibyście zapytać o pewne sztuki walki, jeżeli chcielibyście w swoim życiu podtrzymać, nie wiem, katanę, coś, co chyba intryguje prawie każdego chłopaka, no to, drodzy, możecie się zwrócić do Marcina, ale jest coś, co jest ważniejsze niż bycie silnym, bycie mocnym, bycie odważnym. Tym czymś niesamowitym jest po prostu pójście za Panem Bogiem, zostawić ten świat, to co fascynuje ludzi, siłę i być silnym na sposób Boży, naśladując Jezusa Chrystusa i wstępując w Jego ślady. Bardzo się cieszę, jest to, drogi Marcinie, Twoja rodzina, jesteśmy my i ta fizyczna, i ta duchowa. Dlatego, drogi bracie Marcinie, na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa i na wyznanie Twojej wiary chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! Amen, bracie! Amen. W swoim życiu każdy szuka systemu wartości, szukamy miłości, szukamy czegoś, co jest piękne, co jest trwałe, co daje nam w końcu pokój. Czasami człowiek tego szuka całe życie i bywa tak, że nie znajduje tego na łożu śmierci. A z drugiej strony, drodzy, nie ma niczego piękniejszego, jak poznasz Pana Boga w młodości swojego życia. Kiedy jesteś sprawny, silny fizycznie, intelektualnie i powierzyć swoje życie, swoje dary, talenty, swoje młode życie Panu Bogu. Jest to, drodzy, wielka radość, to był też wielki przywilej spotykać się z Krzysztofem, otwierać Słowo Boże i obserwować, jak na jego twarzy pojawia się uśmiech, jak pojawia się radość, pojawia się pokój, które płynie od Jezusa Chrystusa. Drogi bracie Krzysztofie, na zlecenie Pana Jezusa Chrystusa i na wyznanie Twojej wiary chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! Co na to zbór powie? Amen! Amen. Amen.